Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym Pani zaproponować bezpłatne badanie. A niby, a jakie w ogóle? Różne. Co to było? Nie jestem do końca pewien. To skorzysta Pani z moich usług? No dobrze, to może z ginekologii? No dobrze. No dobrze, to ja zaraz to zaczynam. Dobrze, a więc tak. Zbadam teraz Panią. Po badaniu. Dobrze, mam wyniki. Tak? Takie ten. Chyba Pani już pan od... Pani na 100% o tym już wie. Nic. Ajaj. Co, Pani wygląda na zaskoczoną? Pani wiedziała, że jest w ciąży? Nie, ciekawa, jak mój chłopak to przyjmie. No dobrze, to dziękuję. Mogę to wziąć? Tak. Do widzenia. Do widzenia. Co to było? Ale nudy. Nudy. Idę po picie. Dobra. Możesz tutaj się zbierać. Nie ma nic tam. Co to było? Ojej, ojej. Freudian będzie na mnie zła, bo się zbiło. Muszę to szybko. Co to nie było? Co to ci za hałas? Ojej. Ojej, to jest coraz głośniej, że... Pikuś, przestań się wydurniać. Sporo picie i nagle coś zaczął... Dobra, ja to pójdę sprawdzić, bo z tym małym głąbem się nie można dogadać. Pip, 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 pip. O, Freuland wróciła. O, cześć, cześć, coś mnie ominęło. Pikuś uciekł. Pikuś, uspokój się. Zaczęło coś tam i to spadło. Pikuś, i to... Dziko. A co to jest? Nie sprawdzę. To. Zdążyłam przeczytać Freudland. Ojej, i co tam pisał? Jesteś w ciąży. Cieszę się bardzo, nie mogę dziko przyjmie. No, tylko jeszcze naprawia ten komputer. Dziko, muszę mu dawać. Tylko powiedz mi, czy chciałbyś mieć kiedyś może dzieci? Nie jestem jeszcze na to gotowy. Oj, to może lepiej nie. Ale co lepiej nie? Ona dobrze Freudland! Nie, no płacze, ona mu wszystko powie. Freudland jest w ciąży. Co? No wiesz, to wspaniale. Przecież ciąża to najlepszy ze wszystkich. Ale powiedziałeś, że nie chcesz mieć. No nie chcę, ale jak już jesteś w ciąży, to co ja mam zrobić? No niech już będzie to dziecko. No. Nie mogę od ciebie odejść. Przecież cię kocham. Ja też cię kocham. A więc postanowione, ja nie odchodzę. I wiesz co? Pomożesz mi może... Musiał łóżko trochę przesunąć, bo wiesz, teraz ja chyba nie mogę. No dobra. Bo Pikuś, nie wiem, czego się wystraszył i nie chce tak daleko spać ode mnie. To masz mi... Pikuś, idź na moje łóżko. Ja idę go pocieszyć, ty to przesuń, dobra? Dobra.
Pikuś, ale co się stało? 8,5 miesiąca później.